Cześć, to Jurek Lader. Pozdrawiam wszystkich kibiców Jastrzębskiego Węgla. Informuję, że zostaję w klubie na kolejne dwa sezony. Z tego niezmierno się cieszę i mam nadzieję, że z każdym meczem będziecie dopingować coraz bardziej nasz zespół. Jesteście fantastyczni. Widzimy się na hali. Ja bym powiedział, co mogłoby nie przesądzić. I uważam, że takich rzeczy nie ma. Więc jeżeli jest obojętne chęci są po obu stronach, po stronach klubu i zawodnika, to chyba jest logiczne, żeby pozostać w takim klubie, jakim jest Jastrzębski Węgiel. Co mogę powiedzieć? Tylko w samych superlatywach można się wypowiadać o tym klubie, więc z takim zespołem, który teraz posiadamy i w jakim kierunku ten klub idzie, cały czas się rozwija, chce zdobywać kolejne trofea, dlatego to ta decyzja była dość prosta dla mnie. Mogę powiedzieć to, że Jastrzębski Węgiel był zawsze topowym klubem, za który wszyscy chyba ten klub uważali, tylko z tymi sukcesami było nie tak słodko, powiedzmy, nie było ich za wiele i ten moment właśnie nadchodzi, już nadszedł w tamtym sezonie i wszyscy miejmy nadzieję, że to będzie tylko się rozwijało przy naszym udziale i będziemy mogli być świadkami, udziałowcami w tym, że ten klub będzie osiągał jak największe sukcesy. Już rozmawialiśmy chyba o tym nie jeden raz i no po prostu staram się zachowywać się profesjonalnie. Można powiedzieć, no jak na przykład masz samochód i chcesz, żeby ten samochód cały czas dobrze chodził, wszystko w nim funkcjonowało, no to jedziesz do mechanika czy tam do serwisu, robisz przegląd, wymieniasz olej i samochód dalej jeździ. Jak dbasz o to, no ten samochód może posłużyć tobie wielkie lata, więc tak samo podchodzę jakby do swojego ciała, jak do po prostu do mojej, do maszyny do pracy, powiedzmy, i staram się robić wszystko, żeby pozostać w szczytowej formie, jak fizycznej, najdłużej jak się da. Sportowiec przestaje być sportowcem, jeżeli przestaje się rozwijać. Więc zawsze jest pole do popisu, żeby się rozwijać cały czas, więc ja nad tym się nie zastanawiam w tych kategoriach, czy to był max, czy po prostu to był dobry sezon i uważam, że zawsze może być lepszej. Dlatego tak ciężko pracujemy wspólnie na treningach, żeby indywidualnie jako zespół wyglądaliśmy najlepiej, jak możemy wyglądać. Nie mam z tym problemu, oczywiście. Wręcz lubię to robić i uważam, że każdy z nas może tak robić. Po prostu tak się ułożyło, jakie mistrzostwo Lukas wystawił do mnie. I tak samo w Superpucharze, jak byłem na zagrywce, po prostu staram się robić, co do mnie należy. I uważam, że każdy zawodnik z naszego zespołu zrobiłby tak samo, jakby był na moim miejscu. Zobaczymy, że to jest przepis na sukces. Uważam, że po prostu mamy fantastyczny zespół. Każdy zawodnik ma swoje cechy dobre i właśnie zadanie trenera i nas jako zespół poukładać to wszystko, żeby to trybiło jak najlepiej. I jak sam wspomniałeś, tacy zawodnicy jak Benton Newton czy Trevor Cleveno, wiadomo, tam Stefan, oni zostali mistrzami olimpijskimi i tacy my, jakby solidni ligowcy, można powiedzieć, w tym połączeniu, no to rzeczywiście może imponować na papierze, ale jak wszyscy wiemy, że na papierze to jest jedno, a drugie to po prostu trzeba przychodzić codziennie i zasuwać ciężko na treningach, żeby za każdym razem potwierdzać o tym, co się mówi, że ci zawodnicy tak dobrzy i dlaczego tak dobrzy. Dlatego, że profesjonalnie podchodzą do swojej sprawy i nie ma tu mięczaków, którzy by nie po prostu nie myśleli w ten sposób, że coś jest nie do zrobienia. Więc moim zdaniem to jest moc naszego zespołu, że jesteśmy tyle mocni psychicznie, że wierzymy w każdy sukces na każdym froncie, że da się i tego się trzymajmy.